Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programowania aplikacji mobilnych z Kotlinem. Dzisiaj przyjrzymy się plikowi Android Manifest oraz stworzymy sobie nową aktywność. Serdecznie zapraszam do oglądania. Będę się starał, aby następne lekcje były umiarkowanie krótkie. Tak, do 15 minut. Odpalmy nasz plik Android Manifest. Znajduje się on w folderze Manifest. Gdy go odpalicie Waszym oczom, powinien okazać się taki oto plik. Na samej górze mamy package, tak? Czyli pakiet naszej aplikacji. Następnie znacznik application, w którym określamy pewne elementy naszej aplikacji. Na przykład ikony, Android icon, no i tutaj mamy odwołanie się do naszej ikony. Android label, czyli napis pod naszą ikoną, czy na przykład Android theme, czyli motyw naszej aplikacji. Nas bardziej interesuje znacznik activity, a w nim Android name.mainActivity. Mam nadzieję, że rozpoznajecie nazwę MainActivity, czyli nasza główna aktywność, ale dlaczego przed nazwą mamy kropkę, skoro nasz plik tak się nie nazywa? No bo spójrzcie, MainActivity, bez żadnej kropki. A mianowicie, w momencie gdy na górze określimy pakiet, to określamy także przestrzeń nazw. Tutaj jest przestrzeń nazw. Tak naprawdę, gdybyśmy nie używali tej przestrzeni nazw, to za każdym razem musielibyśmy pisać taki oto ciąg znaków, czyli najpierw pakiet, potem kropka i nazwa na przykład naszej aktywności. Ale że na górze już określiliśmy, jaki to jest pakiet, tutaj package, to kropka informuje, że znajdujemy się właśnie w wyżej wymienionym pakiecie, no i tylko musimy znać teraz nazwę aktywności, a nie musimy za każdym razem pisać całego tego ciągu znaków. Tak najlepiej rozumie sobie to pojęcie przestrzeni nazw. I przejdźmy teraz do intent filter, czyli do waszego zadania domowego. Tak, dostaniecie w opisie oczywiście link, z którego należy skorzystać. Będzie to oficjalna strona dokumentacji Androida. Oczywiście po angielsku, więc mam nadzieję, że angielski rozumiecie. I waszym zadaniem będzie zrozumienie tych oto dwóch linijek. Dlaczego tu mamy action main i dlaczego tu mamy category launcher. A więc podsumowując, w wielkim, wielkim skrócie, plik Android Manifest to plik opisujący naszą aplikację. Tak należy to na razie zapamiętać. Tak, oczywiście to jest wielki, wielki skrót, ale po co się w to super zagłębiać? Na razie tyle nam starczy. A więc Android Manifest opisuje elementy naszej aplikacji. Dobra, na razie odpalmy nasz main activity. I w tym samym folderze stwórzmy nową aktywność. W jaki sposób to robić? Klikamy sobie prawym przyciskiem New, szukamy sobie Activity i wybieramy Empty Activity. W przyszłości zapewne pokażę Wam różne inne aktywności, ale na razie będziemy korzystać sobie z Empty Activity, czyli pustej aktywności. Gdy klikniecie, będziecie mieć do wyboru nazwę. Muszę to powiększyć okienko, o, żeby było wszystko widać. Na samym początku, nazwa. Ja nazwę sobie to Second Activity, tak? Czyli nasza druga aktywność. Second Activity. Na dole mamy tutaj checkboxa Generate Layout File. Czyli czy chcemy, żeby nam z automatu wygenerował już layout. My chcemy, tak? Żebyśmy nie musieli już tego sami pisać. Następnie mamy nazwę naszego layoutu. Widzicie, domyślcie, to będzie activity, myśl, podkreśnik, second. Tutaj mamy, czy chcemy, aby właśnie nasza aplikacja miała intent filter i kategorię, tak? My nie chcemy, a waszym zadaniem jest dowiedzieć się, o co w tym chodzi, dlaczego kategoria launcher. Tutaj mamy kompatybilność wsteczną, jako że na samym początku, tworząc naszą pierwszą aktywność, dziedziczymy po activity, to tu odznaczamy ten ptaszek, widzicie, i false this activity base class will be, o, zgasło, will be, no, jeszcze raz, will be activity instead of AppContent activity, tak, czyli będziemy dziedziczyć po activity, a nie AppContent activity. Następnie package name, już nasz domyślny, i source language, czyli nasz język główny, jest to język Kotlin. Klikamy finish. Great tutaj się synchronizuje. No i po chwili mamy drugą aktywność.
jak widzicie, no jest ona taka sama, można powiedzieć, jak na początku była nasza main activity, widzicie. Override fun on create, super on create, set content view. Tutaj dokładnie to samo, tak? Ustawienie naszego layoutu. Powróćmy teraz na chwilę do naszego pliku Android Manifest. Odpalmy sobie Android Manifest. I spójrzcie na to. Mamy activity, to było to, co było wcześniej. A tu kolejne activity. I tym razem znowu z nazwą, jaką stworzyliśmy wcześniej. I przed tym mamy kropkę. Mam nadzieję, że już rozumiecie, o co tu chodzi. Dlaczego mówiłem, że Android Manifest opisuje naszą aplikację. Gdybyście tutaj nie umieścili, że aktywność Second Activity należy do naszej aplikacji, to nie moglibyście jej sobie tak odpalić. Bo dzisiaj ją będziemy odpalać z poziomu Main Activity. I właśnie do tego teraz zmierzamy. A więc odpalmy sobie Main Activity. Jak wspominałem w ostatnim odcinku, dzisiaj poruszymy sobie kwestię intencji jawnych. W niejawnej nie mówiliśmy, jaką aktywność odpalić, tylko podawaliśmy jakieś dane i mówiliśmy, co chcemy z nimi zrobić. A w przypadku intencji jawnych mówimy, którą konkretnie aktywność chcemy odpalić. A więc bierzmy się do roboty. Stwórzmy sobie aktywność. Na chwilę się zatrzymajmy. Spójrzcie teraz na czwarty od góry konstruktor, czyli package context. Dlaczego używamy tutaj application context? Package context jest to kontekst, w jakim znajduje się nasza aktywność. My mówimy application context, tak? Czyli mówimy w kontekście pakietu naszej aplikacji. I komputer wie, gdzie szukać tej aktywności. No bo zna przecież nasz pakiet, wie, że to jest tam true or false. A mówimy application context i on domyślnie sam sobie to znajdzie. Bardzo wielkie ułatwienie. I następnie mamy podać konkretną klasę. I będzie to second activity. I gdy tak to zostawicie, będzie niestety błąd. Bo prawidłowa nazwa, a raczej prawidłowy zapis wygląda tak. Za chwilę omówimy, dlaczego klasę kotlinową zaznaczamy jako klasę javową, no mamy second activity, dwukropki, class.java. Ten zapis jest trochę, no, niejasny, no bo gdyby ktoś pisał na czuja, no to zapewne kombinowałby z takimi oto, nie wiem, jakieś kt class, ogólnie kombinowałby wszystko z napisem Kotlin, a z kolei aby powiedzieć, że chcemy uruchomić naszą second activity, piszemy to w ten sposób. Dwukropki, class.java. Damy teraz sobie Ctrl, najedziemy na Java i klikniemy. No to zobaczcie, co nam się odpali. Na górze mamy napisane, że zwraca instancję Javy odpowiadającą instancji Kotlina. Dlatego właśnie używamy takiego zapisu. Jeszcze może skomentujmy sobie tutaj na górze, co to w ogóle jest. Pamiętajcie, że komentarze to tak naprawdę świętość przy jakichś większych projektach, nawet przy małych projektach, aby się uczyć, aby wszystko komentować, bo potem wrócicie i nie wiecie, co się tutaj dzieje. A więc o, dobra. Początkowe informacje, ale mam nadzieję, że zrozumiałe. No i pozostało nam teraz jedynie uruchomić naszą intencję, czyli start activity, nowa aktywność. Jako że tworząc second activity zaznaczyliśmy opcję generowania layoutu, no to w naszej zakładce layout mamy teraz dwa layouty, a więc śmiało możemy już uruchomić naszą aplikację. Emulator już wystartował, wypadałoby sprawdzić, czy nasza aplikacja działa tak, jak sobie to wymyśliliśmy. A więc po naciśnięciu przycisku lubię to, powinna załączyć się second activity z layoutem activity second. Klikamy i proszę bardzo, mamy naszą second activity i pusty layout, czyli się wszystko zgadza. Gdy teraz damy wstecz, powrócimy do main activity. Wypadałoby teraz coś zepsuć, a więc wróćmy do naszego Android Manifest
i usuńmy linijkę z naszą drugą aktywnością. No i teraz odpalmy nasz program. Jak widzicie, wszystko się odpaliło. No ale sprawdźmy, co stanie się w momencie, gdy nacisnę przycisk lubię to. Uwaga, chwila grozy. Aplikacja się wysypała. Tak jak wspominałem, Android Manifest to bardzo ważny plik i w momencie, gdy nie określicie, że Second Activity, czy jakaś dowolna aktywność należy do waszej aplikacji, no to nie możecie jej tak o sobie odpalić. Dlatego warto korzystać z automatycznych generatorów aktywności, no bo równie dobrze możecie sami stworzyć sobie plik, tak, aktywności, jakąś tam klasę, podzielić po Activity, przepisać wszystkie to OnCreate, SuperOnCreate, to ContentView. Ale pamiętajcie, że w tym momencie z automatu nie pojawi wam się wpis w Android Manifest i program będzie się wysypywał. Dlatego warto korzystać z tych automatycznych generatorów. Android Studio to naprawdę potężne środowisko i jak najczęściej korzystajcie z takich automatycznych generatorów, a potem dopiero wprowadzacie zmiany, niż na odwrót wszystko robić ręcznie. A teraz powróćmy do naszej Android Manifest, naszego Android Manifest, no i przywróćmy naszą linijkę. Jak widzicie, jedna taka linijka, którą pominiecie, zapomnicie, sprawi, że wasza aplikacja będzie się wysypywać, pomimo to, że się będzie wszystko ładnie kompilowało. No i ostatnie uruchomienie po przywróceniu w Android Manifest naszej aktywności i klikamy na lubię to. No i widzicie, wszystko się odpala. A więc pamiętajcie, że każda aktywność waszej aplikacji musi być uwzględniona w pliku Android Manifest. No i tą puentą chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, polecajcie znajomym. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli doceniacie to, co dla was robię, pomóżcie mi z marketingiem mojego kanału, albowiem najlepsza reklama to reklama dobrych opinii. Serdecznie wam za wszystko dziękuję. Cześć!